Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przedłuża promocję na najtańszy bilet w komunikacji miejskiej ZTM. Jeszcze co najmniej przez 3 miesiące pasażerowie, którzy jadą na krótkim dystansie, będą płacić tylko złotówkę. Co ważne, najtańsze bilety czasowe dostępne są tylko w aplikacji Transport GZM. Karolina Komada. Aplikacja Transport GZM działa od października. Mimo początkowych trudności z jej funkcjonowaniem, wielu ludzi przekonuje się do używania tego mobilnego rozwiązania. Na początku były problemy, ale wydaje mi się, że to z przeciążenia, że wszyscy zaczęli z tego korzystać naraz. Ale no, działa teraz bardzo dobrze. Można też dostać kartę, jeśli aplikacja dalej nie działa. No i oczywiście łatwiej jest z domu kupić przez internet jednak bilet, niż iść do centrum, gdzie się kupuje bilety, które są długookresowe, bo tam są często bardzo duże kolejki, a no tak to jest to o wiele wygodniejsze. Wraz z uruchomieniem aplikacji zaczęła obowiązywać nowa taryfa biletowa, w której nowością są bilety na przejazdy do 5, 10 i 15 minut. Super rozwiązanie, bo właśnie często się po prostu, myślę tak, podskakuje tym tramwajem na chwilkę i to jest świetne rozwiązanie, bo tak chyba do tej pory było 3 zł za taki krótki przejazd. Myślę, że to jest rewelacja. Myślę, że częściej ludzie będą korzystać z komunikacji, jeżeli będzie tak dostępna. Promocja na te najkrótsze przejazdy w opcji start-stop została przedłużona. Chodzi o przejazd 5-minutowy. On przez ostatnie 3 miesiące kosztował zaledwie złotówkę w wersji normalnej, w wersji ulgowej 50 groszy. W związku z tym, że planujemy na początek tego roku kampanię promocyjną transportu publicznego, zdecydowaliśmy się przedłużyć tą promocję aż do końca marca, do końca pierwszego kwartału nowego roku. Być może taka promocja zachęci do korzystania z komunikacji jeszcze więcej osób. Ja też zachęcam ludzi do tego, żeby korzystali, bo przede wszystkim też mniej samochodów na drogach, mniej korków też. Ja powiem szczerze, że jak wracam z pracy i widzę, szczerze mówiąc, na Sokolskiej, ile jest tych samochodów, jaki jest po prostu korek, no to cieszę się, że ja mknę tym tramwajem, no i nie muszę się przejmować i stać w korku, denerwować i po prostu, no jest to wygodne. GZM podkreśla, że ceny przejazdu w taryfie czasowej nie wzrastają w momencie, kiedy autobus stoi w korku, bo liczy się czas rozkładowy.